Wiele osób na czele ze Zbigniewem Bońkiem zauważyło, że na to spotkanie wyszedł Lionel Messi, a później przemienił się w Diego Maradonę, bo ta bramka, która zakończyła się golem na 3-0, to był istny majstersztyk. To było, proszę Państwa, dzieło sztuki. Policzyłem, trwało 12 sekund, 15 kontaktów z piłką, na połowie rywala, wszystko na połowie rywala, końcówka w samym jego polu karnym. Z Josipa Guardiola po prostu zrobił tam niestety małego takiego jeszcze dorastającego chłopca, ale nie obrażajmy się na Guardiola, bo to zrobił Messi, oczywiście zakończone piękną bramką Alvareza. I to można porównywać do tych rajdów Maradony, chociażby z meczu z Anglią, który przypomniałeś z 86 roku. Z Belgią też tak, z półfinału mistrzostw świata z 86. No Leo Messi ma swój styl i też przeprowadza wiele pięknych rajdów. Już na tych mistrzostwach pokazał popisy dryblingów, sztuczek technicznych i naprawdę ciężko jest go upilnować, dlatego że on przyjmuje piłkę, jest odwrócony plecami do przeciwnika, nigdy nie wiadomo, w którą stronę ruszy, jest prawdziwą zmorą dla przeciwników i biega gdzie chce, pojawia się gdzie chce i robi to, co chce czasami tak naprawdę. I jeżeli nie uda mu się dribbling, to z reguły kończy się rzutem wolnym i naprawdę w jego zatrzymanie jest zaangażowanych zawsze kilku zawodników drużyny przeciwnej. I Leo Messi pracował nad formą, pokazał już rok wcześniej, ponad rok wcześniej na Copa America, że potrafi się przygotować i trafić z odpowiednią formą, też mnóstwo tam drugiego, a teraz jest jeszcze lepszy i też wszystko było podporządkowane w piłce klubowej temu, żeby jak najlepiej wypaść na Mistrzostwa Świata, bo Leo Messi, wbrew krytykom, którzy często oczywiście pojawiali, jest niezwykle ambitnym człowiekiem. On tak naprawdę jest nasycony, on wygrywał w piłce klubowej mnóstwo reprezentacyjnej. Oczywiście też może się pochwalić, Copa America wygrał, Igrzyska Olimpijskie wygrał, Mistrzostwa Świata U20, robił niesamowite rekordy, myślę, że jeszcze kilka pobije, ale nigdy nie brakło mu samozaparcia w dążeniu do swojego największego celu. Tego celu, po którym niezrealizowaniu płakał Cristiano Ronaldo, bo sam powiedział, że jego największym marzeniem jest zdobycie Mistrzostwa Świata i zagranie w tym finale. No ale Leo cały czas uparcie dąży i ja mu kibicuję, żeby ten cel osiągnął. Ale na pewno nie będzie to łatwe zadanie, ale tacy wielcy piłkarze lubią niełatwe zadania.